Łącagi w Australii. 3 listopada 2014. W niebie otworzyła się kolorowa dziura. Jest wielka. To nie portal do innego wszechświata, a naturalne, choć rzadko spotykane zjawisko. Opowie o nim meteorolog Steve Golter. Niekiedy brane jest za UFO, ale tak naprawdę to dwa zjawiska występujące w jednym czasie. W obłokach tworzy się dziura i nakładają się na nią kolory tęczy. To bardzo rzadki zbieg okoliczności. Niezwykły widok. Gavin Pretor-Pinney z Towarzystwa Miłośników Obłoków wie, jakie warunki muszą być spełnione, by powstała tęczowa chmura. Kropelki wody muszą zostać schłodzone do bardzo niskiej temperatury, ale nie mogą zamarznąć. Do tego potrzeba specjalnego impulsu. Może nim być cokolwiek, na przykład przelatujący samolot. W ten sposób zacznie się reakcja, która da efekt dziury w chmurach. To dziwny widok. Kryształki lodu powstają w środku chmury. Kiedy zaczynają spadać, w obłoku powstaje dziura. By doszło do takiego zjawiska, potrzeba czegoś jeszcze. To nie tęcza, ponieważ te tworzą krople wody. Tu ustąpiły one miejsca kryształkom lodu. Muszą mieć sześciokątny kształt i być pod odpowiednim kątem względem Słońca. One powinno stać wysoko na niebie. Światło zostaje rozszczepione jak przez pryzmat. Tak powstaje ognista tęcza. Opad lodu jest rzadkim zjawiskiem, a co dopiero w połączeniu z ognistą tęczą. To dopiero niezwykły widok. Choć chmury nie są wrotami do innego wymiaru, to ich piękno jest nie z tego świata.